Cześć, witam Was ponownie na moim kanale. W poprzednim materiale pokazałem, w jaki sposób możecie uruchomić termostat w ESP Home. Dzisiaj opowiem o histerezie. Czym ona jest, jak ją możecie skonfigurować i jak dzięki tej konfiguracji możecie zastosować ESP do odbioru energii cieplej, na przykład z bufora temperatury. Ponadto opowiem o aplikacji Wall Panel, dzięki której możecie zmienić Wasz stary telefon, czy też Tablet w wyświetlacz y, Home Assistanta. W tym przypadku, jeżeli widzicie, mam tutaj uruchomiony termostat. Jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam do materiału. Zanim przejdę do konfiguracji WSP Home, chciałbym opowiedzieć, czym jest histereza i posłużę się tutaj wykresem wykonanym w zaawansowanym programie graficznym, jakim jest Paint. Wyobraźcie sobie, że mamy Lato 30 stopni Celsjusza na zewnątrz, a w pomieszczeniu chcemy utrzymać temperaturę 20 stopni Celsjusza. Mamy ustawiony tryb chłodzenia na termostacie. Ustawiamy 20 stopni Celsjusza. Temperatura w pomieszczeniu spada i w momencie, gdy nie mamy ustawionej histerezy, termostat po osiągnięciu 20 stopni Celsjusza po prostu się wyłącza. Wchodzi w stan bezczynności. Temperatura wzrasta, termostat wykrywa Wzrost temperatury i natychmiast się załącza. I tak cykl powtarza się bardzo często. Oczywiście mamy tutaj utrzymaną temperaturę na poziomie 20 stopni Celsjusza, ale niestety kosztem częstego załączania i wyłączania urządzeń chłodniczych, co niestety jest bardzo niepożądane, ponieważ następuje szybkie zużywanie urządzeń takich jak sprężarek. I chociażby samych, nawet takich prostych elementów jak styczniki i przekaźniki. Aby tego uniknąć, wprowadza się pewien bezwład w układzie, taki margines temperatur, które mogą panować w pomieszczeniu. I jest to właśnie w przypadku termostatu Histereza, która ma dwa parametry: górny i dolny. I tutaj jest plus pół stopnia Celsjusza. I minus pół stopnia Celsjusza. Dzięki czemu, w momencie, gdy temperatura spadnie do 20 stopni Celsjusza, termostat się nie wyłącza, tylko kontynuuje schładzanie pomieszczenia o dodatkowe pół stopnia Celsjusza, czyli do 19,5 stopnia Celsjusza. Następuje wyłączenie termostatu. Temperatura w pomieszczeniu podnosi się do 20 stopni Celsjusza. Następuje ogrzewanie o kolejne pół stopnia Celsjusza, czyli o tą wartość górną histerezy, i w tym momencie ponownie załącza się termostat i schładza ponownie pomieszczenie, dzięki czemu te cykle się wydłużają i musimy osiągnąć taki złoty środek między komfortem w pomieszczeniu a żywotnością urządzeń. I mamy tutaj kolejny przypadek. I to jest przypadek, przy którym można odbierać energię cieplną z bufora. Zwróćcie uwagę, że górna wartość to jest plus 30 stopni Celsjusza, czyli w momencie, gdy mamy termometr, sensor temperatury, który mierzy temperaturę medium odbieranego z bufora temperatury, następuje tutaj odbiór. Temperatura w buforze spada do 20 stopni Celsjusza, kontynuuje wychładzanie o pół stopnia Celsjusza, czyli do 19,5 stopnia Celsjusza, bo mamy tutaj dolną wartość histerezy ustawioną na pół stopnia Celsjusza i termostat się wyłącza. Następuje napływ energii cieplnej do bufora i z racji tego, że mamy tutaj tą wartość histerezy 30 stopni ustawioną, to tutaj ta temperatura wzrasta o Kolejne 30 stopni Celsjusza do temperatury 50 stopni Celsjusza. Po osiągnięciu której termostat znowu się załącza i następuje odbiór temperatury z bufora aż do 19,5 stopnia Celsjusza na buforze. W ten sposób został ustawiony zakres temperatur pracy bufora, czyli od 19,5 stopnia Celsjusza do 50 stopni Celsjusza. Przejdę teraz do Home Assistanta. Mam tutaj zakładkę Buffer, w której umieściłem interfejs termostatu. W poprzednich dwóch materiałach, do których umieszczam link w opisie, pokazywałem jak skonfigurować termostat i między innymi objaśniałem jak podłączyć sensor temperatury, jak podłączyć przekaźnik, tutaj go nazwałem stycznik, i jak skonfigurować sam termostat. Z nowych rzeczy jest tutaj taki slider, czyli suwak, do dynamicznego ustawiania parametrów. W tym przypadku ustawiam górną wartość histerezy w opcji chłodzenia termostatu. Przejdę teraz do samej konfiguracji i zachęcam do zapoznania się z tymi poprzednimi materiałami, ponieważ w nich dokładnie objaśniam każdy element tej konfiguracji i razem z Wami tworzę tą konfigurację. Jedynie tutaj przypomnę, jakie są skonfigurowane urządzenia. Mam tutaj switcha, którego podłączyłem do pinu D5, sensor temperatury Dallas do pinu D4 go podłączyłem i termostat. Konfiguracja z poprzednich materiałów kończy się właśnie w tym miejscu. Tutaj te dwa parametry, które zakomentowałem, to są parametry, właśnie histerezy. I jeżeli chcecie na sztywno ustawiać te parametry, po prostu tutaj możecie sobie to odkomentować i nadać wartości tym parametrom. Tu jest parametr górny i dolny w trybie chłodzenia. Kolejną rzeczą, jakiej nie omawialiśmy, a jest bardzo ważna, to przypadek w momencie, gdy zostanie odłączone zasilanie od ESP i zostanie przywrócone i to test trzeba obsłużyć. Tutaj ustawiłem parametr onBootRestoreFromMemory, który oznacza, że w momencie przywrócenia zasilania ESP będzie próbowało odczytać nastawy sprzed odłączenia zasilania. Jeżeli to się nie uda, ustawiłem preset, czyli taki predefiniowany profil, Nazwałem go default set i ustawiłem, że ma być nastawiona temperatura 5 stopni w trybie chłodzenia. I ten profil trzeba jeszcze ustawić, żeby był domyślny. I o tym mówi parametr default preset. I wskazałem tutaj na default set. W ten sposób, w momencie, gdy nie uda się przywrócić ustawień sprzed odłączenia zasilania, zostaną wprowadzone te nastawy. Kolejnym elementem jest właśnie konfiguracja slidera. I korzystam tutaj z platformy Template. Nadaję mu nazwę, ID, rozdzielczość suwaka, wartość domyślną w momencie, gdy zostanie przywrócone zasilanie, wartość minimalną, maksymalną. Slider to jest tryb wyświetlania tego suwaka. Parametr Optimistic, na razie tylko powiem, że dzięki wartości True skraca się znacznie konfiguracja tego slidera. Natomiast OnValue jest to wyzwalacz, który umożliwia uruchomienie lambdy zawierającej skrypt. I skrypt polega na tym, że pobieramy wartość ze slidera i ustawiamy parametr cool deadband, czyli Tą wartość górną histerezy w termostacie w sposób dynamiczny. W momencie, gdy zmieniamy wartość na suwaku, automatycznie jest wykonywana lambda. I dla osób zainteresowanych, jest jeszcze możliwość uruchomienia tego skryptu w interwale, i tutaj ja to zakomentowałem, bo, ponieważ tego nie używam, ale jest tutaj możliwość ustawienia interwału. I uruchomienia w interwale lambdy. Podsumowując te zmiany w konfiguracji w porównaniu do poprzedniego materiału, uwzględniłem tutaj sytuację w momencie przywrócenia zasilania na urządzenie. Pokazałem wam, jak ustawiać na sztywno parametry histerezy w trybie chłodzenia i pokazałem jak tworzyć slider, który dynamicznie będzie ustawiał wartości niedostępne z interfejsu termostatu. W tym przypadku jest to histereza, czyli ta wartość górna histerezy. jeżeli chcecie zrezygnować z suwaka, wystarczy usunąć tą sekcję. Zostaną wtedy przywrócone domyślne ustawienia histerezy, czyli w przypadku ESPHome jest to plus minus pół stopnia Celsjusza. Czyli jest to ten przypadek, którego omawiałem w przykładach na podstawie wykresów. Przejdźmy zatem do testów. Mam tutaj tablet z zainstalowaną aplikacją Wall Panel i wyświetlonym termostatem. Gorąca, zimna woda. Przekaźnik, który może sterować zaworem trójdrożnym ESP oraz sensor temperatury. Wyobraźmy sobie, że chcemy odbierać temperaturę do 30 stopni Celsjusza minimalnej na buforze, a zacząć ją odbierać w momencie, gdy bufor ogrzeje się minimum do 50 stopni Celsjusza. Ustawiłem tutaj 20 stopni jako tą górną wartość histerezy i w tym momencie 30 stopni plus 20 jest to równe 50 stopni Celsjusza. Termostat jest wyłączony, ponieważ mamy aktualnie na buforze 25 stopni Celsjusza i nie jesteśmy zainteresowani odbiorem tej energii cieplnej, ponieważ y, temperatura po prostu by nam wychłodziła np. Na podłogówkę czy też koloryfery. Następuje dopływ energii cieplnej do bufora. Przekraczamy 30 stopni Celsjusza. 46. I przekroczone jest 50 stopni Celsjusza. Następuje odbiór energii cieplnej. Temperatura na buforze spada. Termostat się rozłącza. I kolejny test. Temperatura wzrasta na buforze. Czekamy, aż osiągnie. 50 stopni. Następuje załączenie termostatu i wychładzanie bufora. Pełen sukces. Przejdę teraz do samej aplikacji Wall WallPanel. Aplikacja jest dostępna za darmo w sklepie Play. Jest przeznaczona na system Android i po instalacji, po pierwszym uruchomieniu zostaniecie poproszeni o wybór domyślnej nakładki tej warstwy graficznej Androida. Jeżeli zdecydujecie się na WallPanel to po ponownym uruchomieniu aplikacja automatycznie się uruchomi i będzie to domyślna warstwa graficzna Androida. Przejdźmy teraz do ustawień. Podstawowym ustawieniem jest określenie dashboardu URL. Dlatego, jak wcześniej widzieliście, stworzyłem oddzielną zakładkę dla termostatu. Po wyborze tej zakładki skopiowałem z przeglądarki adres i ustawiłem go w dashboard URL. Po zatwierdzeniu zostaniecie przekierowani do zalogowania się na Home Assistanta i tutaj jest bardzo ważna wiadomość. Stwórzcie sobie najpierw użytkownika, który nie ma dostępu administracyjnego do Home Assistanta. Jest to bardzo ważne, ponieważ panel będzie dostępny na przykład na korytarzu i w tym momencie osoby niepowołane mogą zarządzać z poziomu administracyjnego waszym Home Assistantem. Dlatego jest to bardzo ważne, żeby to był użytkownik bez uprawnień administracyjnych. Kolejnymi przydatnymi ustawieniami jest między innymi w sekcji Setting button ukrycie przycisku Ustawień. To jest ten przycisk przez który wszedłem w ustawienia. Następnie mamy możliwość ustawienia wygaszacza ekranu i tutaj jest bardzo przydatna opcja, która blokuje domyślny wygaszacz systemu Android i po włączeniu tego, tej blokady możecie tutaj sobie konfigurować własny wygaszacz w postaci losowych tapet czy też zegarka. I moim zdaniem najciekawszą opcją jest tutaj po prostu wygaszanie, ściemnianie wyświetlacza albo jego wyłączanie. Niestety, podejrzewam ze względu na wiek tego urządzenia, ta opcja nie działa i jestem skazany na wygaszacz w postaci zegarka. Bardzo fajną opcją jest zintegrowanie aplikacji z kamerą. Kamera ma tutaj dwie opcje. Po pierwsze, wykrywa ruch przed Panelem, dzięki czemu w momencie, gdy ruch jest wykryty, wygaszacz jest wyłączany. Po drugie, aplikacja reguluje natężenie oświetlenia wyświetlacza, dzięki czemu wieczorem nie będziecie mieć żarówki na ścianie, a w słoneczne dni będzie dobrze doświetlony wyświetlacz. Tak naprawdę tyle pokrótce. To są takie podstawowe, najciekawsze ustawienia. I tym sposobem dobiliśmy do brzegu. Mam nadzieję, że materiały, które zaprezentowałem na temat termostatu były interesujące. Linki do poprzednich materiałów umieszczam w opisie, jak również do konfiguracji. Mam nadzieję, że temat wyczerpałem. Jeżeli nie, zapraszam do komentowania. Jeżeli będą ciekawe pytania, być może nagram jeszcze kolejny materiał na temat termostatu, ale to już będzie taki oddzielny materiał. Tymczasem chciałbym podziękować Wam za uwagę. Do usłyszenia, trzymajcie się ciepło. Cześć!